symboliczne zwieńczenie swej pracy wieńce dwuorządkowej składają je przed ołtarzem rozwiązania. Proszę Cię w imieniu nich o odprawienie dziękczynnej mszy świętej i o błogosławieństwo naszej pracy, aby boska opatrzność i łaska nas nie opuszczały, abyśmy mogli zgodnie, bezpiecznie i wspólnie pomnażać dobro naszej samorządowej wspólnoty dla dobra i spożytku dla naszych dzieci i na jeszcze większą posłuchę. Bądź więc uwielbiony, Panie, przez wspólnotę naszych rolników, którzy dzisiaj gromadzą się wokół Twego ołtarza, dziękując Tobie za dar chleba, za dar płodów ziemi. Błogosław i wynagradzaj trudnej i ciężkiej pracy w pocie czoła narody, bo dzięki nim rodzina ludzka cieszy się potrzebnym pożywieniem. Panie, zmiłuj się nad nami. Ciebie prosimy. Słuchaj, Panie, żeby Panie
błogosław nam duch życzki wysokiego nieba. Ty nam dałeś zdrowie i siły, aby zerwać wodę. My Ci za to dziękujemy, chwała, dobry Boże. Niech ten chleb, owoc pracy rolnika, zapachnie w każdym polskim domu, by pomimo klęsk żywiołowych nie zabrakło go nikomu. Wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem Bożem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, aby ja się zdrowił na prosimy Cię, najłaskawszy Boże, racz pobłogosławić te miejsce żniwne, które są znakiem Twojej hojnej opatrzności. Niech Twoje błogosławieństwo to sprawi, że nigdy nie zabraknie potrzebnego pożywienia nam i rodzinom naszym oraz całej rodzinie ludzkiej. Niech ten chleb przypomina nam, że Twój Syn sam zechciał stać się chlebem żywym, dającym życie światu, które żyje i króluje na wieki wieków. Amen.